wyrafinowanie tej wolności, ale to wszystko jest błahe. Tak jest sztuka Andy Warhola określana. On robi wystawy, ta wystawa tych złotych bucików szalonych, próbuje to sprzedać, ale nikt tego nie traktuje poważnie. On jest zaszeregowany jako grafik reklamowy, a nie jako artysta, więc chce tę granicę przekroczyć. No właśnie, grafik reklamowy, jak artystą to artu. Jak to się wydarzyło, co się stało, jak do tego doszedł. Wspominałam o tym, że koniec lat 40., lata 50., kiedy Andy Warhol tworzy swoje reklamy, to w Stanach Zjednoczonych jest dominacja sztuki abstrakcyjnej, a przede wszystkim tego abstrakcjonizmu ekspresyjnego, Jackson Pollock i jego mistyczne, wielkie obrazy, które w transie maluje, chlapiąc na rozłożone na podłodze płótno. To jest to. Coś mu wyszło fajnego. To wszystko jest przemyślane, to nie jest przypadkowe. Właśnie użyłam słowa przypadkowe, ale to, żeby osiągnąć taki efekt, no myślę, że każdy, kto spróbuje namalować obraz abstrakcyjny, okaże się, że wcale nie jest to. To jest genialne dzieło sztuki. To jest genialne, wielkie, wyjątkowe dzieło sztuki, ale taka sztuka w latach 50. jest symbolem. No i Andy Warhol wie, że tak nie będzie tworzył. No czyli jest... dwaj najwięksi amerykańscy artysty, Słowak i Polak. No. On jest, Warhol jest konkretny. On jest skupiony na życiu, na rzeczywistości. On chce zaproponować coś innego, coś realnego. No i poszukuje, co miałoby to być. Tutaj widzą Państwo jego obraz z 65 roku, obraz Andy Warhola oczywiście, przed i po, o czym jest obraz, o operacjach plastycznych, dobra? O wyglądzie, o tej powierzchowności, która dla Warhola będzie bardzo ważna. Do tego będzie wielokrotnie wracał, no ale nie są to obrazy, które mają tę siłę wrażenia. 62 rok, to jest w Los Angeles wystawa puszek zupy Campbell zamalowanych, ale to jest również rok śmierci Marilyn Monroe i kilka dni po jej śmierci Andy postanawia ją uwiecznić. Postanawia wykorzystać zdjęcie Marilyn z lat 50. z filmu Niagara, ponieważ wyczuwa, że no, że siła, piękno, wyjątkowość Marilyn jest czymś, co może wykorzystać do swoich celów. No i powstaje kilkadziesiąt prac wyobrażających Marilyn Monroe, czyli techniką sitodruku powiela to zdjęcie. Tutaj jest fragment tego obiektyku, gdzie tak jak